Tak, masz ciekawe przemyślenia, bardzo trafne. Jeżeli ktoś mówi ci, że coś się w tobie gryzie, to masz wybór. Albo wpuścisz to do siebie i przemaglujesz, przetrawisz, załamiesz się, wypłaczesz. Albo przemyślisz, czy to są fakty, czy może to są tylko odczucia czyjeś, iluzje jego i w ogóle nie są z niczym związane z prawdą i wypuścisz to na zewnątrz. Albo od razu wpuścisz, przejdzie przez filtry, wypuścisz. Wszystko, co do nas przychodzi ze świata zewnętrznego, jest jakąś formą energii. Możemy ją zatrzymać w sobie, jeżeli jest sprzyjająca, jeżeli jest uzdrawiająca dla nas. I tu warto zwrócić na to uwagę. Jeśli nas wzmacnia względnie, możemy pozwolić, żeby przepłynęła i wyszła sobie. Nie przyjmuję tego. To jest twoje. To jest twoje. To świadczy o tobie. To jest twój problem, że uważasz, że we mnie się coś gryzie. Bo kiedyś byłaś inna. Kiedyś byłeś inny. No tak. Ja odpowiadam na takie sformułowania. Tak, masz rację, kiedyś byłam inna, ale zmądrzałam. Nauczyłam się bardzo dużo. Nie dam się już ranić. Teraz jestem inna. To bardzo cenne spostrzeżenie, jeżeli ktoś takie ma, że kiedyś byłaś inna, byłeś inny i gryzie się coś w tobie. Ponieważ to oznacza, że wytyczasz granice, że teraz z czymś się nie zgadzasz, że masz już inną reakcję niż ktoś by się spodziewał i już tak łatwo cię nie wykorzysta, nie wyciągnie od ciebie pewnych usług, jakiejś pomocy, bo ty dawałaś i nic w zamian nie miałaś lub nie miałeś. A podstawą jest przepływ. Ja pomagam, daję, wspieram cię, ale ty mnie wspierasz. Ty mi pomagasz, jeżeli ja potrzebuję. A ja obserwuję coś takiego wśród ludzi, że ja pomagam, ja wspieram duchowo swoich przyjaciół, poświęcam nieraz czas i to jest cenne słowo, poświęcam, zatracam siebie. Wtedy ja nie zrobię czegoś dla siebie, ja nie zarobię pieniędzy, bo ja siedzę i terapeutyzuję moją koleżankę lub mojego kolegę, który jest w szpitalu. A kiedy ja potrzebuję porozmawiać, oni nie mają nawet 5 minut dla mnie, żeby zadzwonić, hej, co słychać, wszystko dobrze, jest okej? Haha, i to są nasze lekcje. Także gryzie się, ale dla tej osoby, dla mnie się nie gryzie i dla ciebie też nie.